Ale ekskluzywnie gąbka. Matko kochana, kwiat mi przeszkadza. A co ci jest? Coś ci nie w paski? Haj, dzień dobry moi drodzy, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Gdzie tu patrzeć? Właśnie przelizywałam sobie trochę usta. Pogoda jest straszna. Straszna jest pogoda. Leje, leje i jeszcze raz jeje. 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 Ostatnio mówiłam w filmie, że jest susza i czemu nie pada, to teraz stękam, że pada. Czyli standardowo, jak nie urok, to wiadomo co. Zapraszam was, bo nie wiem gdzie mam patrzeć, czy tu, czy zerkać tu, czy tu. Zapraszam was na śniadanko, bo idziemy zjeść. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Znowu to samo, hummus, mozzarella z kawałkiem suszonego pomidora. Laurka mówi, że mniam, pomidor. I jajecznica. I to jest jajko z serkiem śmietankowym. Ja ogólnie jajecznicę jeszcze lubię bardzo w wersji cebula, boczuś i ser żółty. Napiszcie, jaką wy lubicie jajecznicę najbardziej. Czy być może waszym ulubieńcem jest po prostu samo jajko, bo też i takich znam. Dzisiejszą rewię mody odstawimy w łazience, ze względu na to, że tutaj jest jasno i jest jedno z lepszych oświetleń w domu, jakie mam na to, co jest za oknem. Ogólnie chciałam powiedzieć, że niedługo będą nowości, jeżeli chodzi o Ocean's Apart. I słuchajcie, chyba odkryłam, jeszcze nie przyjechało, ale chyba odkryłam swój nowy kolor. Mir powiedział, że nie. A jak Mir mówi, że nie, to znaczy, że nie. No widzicie? No czemu nie? Ocean's Apart. Mir prosi o leginsy rozmiar 10XS. Mogą być krótkie. Ale ekskluzywnie gąbka. Dzisiejsza zniżka dotyczy leginsów. Ja powiem wam tak szczerze, że leginsy, musiałam się chwilę zastanowić, nie skłamię, jeżeli powiem, że w mojej szafie są z dwie pary jeansów, które nie pamiętam, kiedy tak naprawdę miałam na sobie. Jeżeli chodzi o dół, to leginsów mam najwięcej. Ja po prostu kocham i uwielbiam leginsy. Kocham leginsy, naprawdę, kocham. I słuchajcie, mamy zestaw. Czarny, leginsy trzymają. Trzymają, słuchajcie, wszystko w ryzach, tutaj się spięło, tu się spięło, jest po prostu git. I właśnie dzisiejszy kod zniżkowy polega na tym, że jeżeli znajdziecie sobie leginsy na stronie, które wam się spodobają, a na przykład mogą to być te czarne, nie? O, zobaczcie, wszystko spina. I w momencie, gdy one będą kosztowały 279 zł, możecie je wrzucić do koszyka. I wtedy, gdy użyjecie mojego kodu rabatowego, który wam tutaj wyjedzie, który będzie w informacji pod filmem, wyskoczy wam okienko, w którym wybierzecie sobie dwie dodatkowe pary leginsów gratis. Czyli będziecie mieli trzy. Znaczy, no trzy. Obniżymy troszeczkę kamerę. Mamy leginsy, proszę bardzo. Cyk, cyk. Nie muszę mówić, że to jest mój kolor. Bluza, kaptur. Matko kochana, kwiat mi przeszkadza. Kolejny zestaw z leginsami, proszę bardzo. Bluza. Tutaj czary mary, diabeł stary. Ten top, jak i leginsy są takie prążkowane. Nie wiem, czy to kamera wychwyci. Mam nadzieję, że jest tutaj jakaś ostrość, czy cokolwiek takiego. W tym topie bardzo ładnie wygląda biust, oczywiście według mnie. I tu mamy kolejne zestawy i od razu powiem wam rozmiary. Wszystkie topy mam w rozmiarach S, leginsy mam w rozmiarach M i tutaj jest mój róż. Znacie to, nie? Muszę się chyba trochę smyrnąć samoopalaczem i założyć mój róż, bo po prostu... Aj! Tutaj mamy przepiękną czerwień, rozmiary są te same, S i tutaj jest M. I tu jest kolejny zestaw, bluzę mam w rozmiarze S. I tutaj są spodnie dresowe, które mam w rozmiarze też S. I wszystkie rozmiarówki moim zdaniem powinniście brać takie, jakie nosicie, oprócz dresów. Dresy weźcie mniejsze, no bo mój tyłeczek niestety w eskę to nie wejdzie, a tutaj się okazuje, że wejdzie. Patrzcie, jak to jest porządnie wyszyte, widzicie? Świetnie są wykonane te bluzy, naprawdę, materiał jest, no ja polecam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wszystkie zestawy wrzucę wam w informacji pod filmem i jeszcze raz przypominam wam o tym, że iż gdyż, ponieważ znajdziecie sobie leginsy, które wam się spodobają, wrzucicie je do koszyka, one są o wartości 279 zł i w tym momencie, gdy wpiszecie mój kod rabatowy, który wam tutaj wyjedzie oraz będzie w informacji pod filmem, wyskoczy wam okienko i wybieracie sobie dwie dodatkowe pary leginsów gratis. Żyć, nie umierać. Zapraszam Państwa na obiad. Jedna część planu jest w głowie, a druga to... Czyli dzień jak co dzień. Gdzieś coś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. Tak wygląda sytuacja. Powyciągałam
Znaczy, no nie wszystko, no coś by jeszcze znalazł, ale z tych rzeczy, które można by było zużyć. Na przykład mamy, zobaczcie, resztkę sałaty lodowej, mrożoną mamy brukselkę, brokuła, ja w ogóle nienawidzę, jak on jest w tej folii. Matko kochana, no krew mnie zalewa, no to takie moje wewnętrzne, prywatne problemy. Mam jeszcze pierś z kurczaka, którą wiem jak zrobię, chociaż nie do końca, bo nie mam pora, a sporem jest bardzo dobra, ale to wam powiem za chwilę. O, robię wam zbliżenie witaminki D3 laurki i mówicie mi, że jak pokazuję w filmie, że daję, to też pamiętacie o tym, żeby dawać. Nie wiem, ja to mam we krwi jakoś, wiecie? To jest akurat jej, ja swoją już zjadłam. Coś w stylu, wstaję rano i witaminka, witaminka, witaminka od razu, naprawdę, ja to mam jakoś we krwi. We krwi pewnie. Później, ale najpierw to w mózgu. Czasami główka pracuje, ale to czasami. No głodny, no. Ale ja robię obiad, Bazel. No to masz prawo być głodny. To będzie jednoskładnikowa sałatka, ale to jest tak dobre, że masakra. Ostatnio ten sos zrobiłam do sałatki z selera, który był ostatnio na dniach. I słuchajcie, tu jest tak, trochę oleju, troszkę musztardy, koperek, który mam w zapasie, bo ja mam zamrożony zawsze razem z pietruszką, trochę soku z cytryny, sól, pieprz i czosnek granulowany. A ja zamiast tego użyłam po prostu tej mieszanki, gdzie tu już jest czosnek i sól i to wymieszam z tym. Jezus, Jezus, jakie to jest dobre. Ja lubię tak jeść, jak mi zostanie na przykład sałata jakaś czy coś i potem na przykład zrobić do tego sos i to samo tak zjeść. Pyszne to jest. Bo tak ogólnie nie mam nic do tej sałatki, co by można było tutaj włożyć. Dlatego wykorzystamy sałatę lodową. Nie, ja nie wierzę. Bazyl, naprawdę? Przestań, powiedzą, że cię głodzę, no Bazyl. Na zabidzonego to ty na pewno nie wyglądasz. O jeny, jeny, jeny. Dobra, przygotowujemy kurczaka. Teraz jeżeli chodzi o farsz, to możecie dać to, co chcecie. Możecie zrobić, jaki chcecie, ale dla mnie taki hitowy, który ostatnio właśnie robiłam, był cebula i do tego por. Przesmażacie to? Sól, pieprz i łyżkę majonezu. Nakładacie to na kurczaka surowego, nie rozklepujecie go nawet. Jak macie piersi, rozkrojcie je tak, żeby były, wiecie, no ja pokroiłam to na mniejsze i tutaj mam tylko 3 kawałki ze względu na to, że jem teraz ja i laurka i to jest najsmaczniejsze na świeżo. Oczywiście później też się to da zjeść, ale na świeżo to jest po prostu rarytas. Że mam możliwość, to Dawidowi później wstawię na świeżo, zanim wróci z pracy. Kurczaka, żeby nie były za grube, ale żeby nie były też za cienkie, takie idealnie średnie. Opruszacie solą i pieprzem kurczaka z jednej i z drugiej strony, nakładacie ten farsz, układacie sery, jakie chcecie. Ja dzisiaj wykorzystam takie, jeszcze mam jakiegoś cheddara, mozzarellę, ale wykorzystam to, co jest pootwierane, czyli taki, ten kanapkowy też się świetnie do tego nadaje. I to, co ja dzisiaj dałam, to dałam cebulę, te papryki, które widzieliście, sól, pieprz i majonezu to chyba trochę za dużo dzisiaj dałam. Dawno nie jadłam. Przyznaję, przyznaję. Piekarnik, góra, dół, 180 stopni, 20 minut, nie dłużej, soczysty, wspaniały, bajka. Możecie zrobić z pesto, z suszonymi pomidorami, z mozzarellą, no warzywa jakieś inne, no wiecie, tu jest pole do popisu. Dla wszystkich miłośników, Ryszard, Tedranio, Mir mówi, że nie, ale to wiecie, on co tu chodzi i gada. Proszę bardzo, tak prezentuje się obiad, jeżeli chodzi o kalafiora, o brokuła, to ugotowałam całego, brukselkę tylko trochę. I żeby nie było tak nudno, to trochę masełka i bułki tartej, idę jeść. O cholera, grzmi. Ja jestem z tych, co się burzy naprawdę bardzo, ale to bardzo boją. Laurka! Bo zaraz powiem, wszystko widzą. Jesteś niegrzeczna, nie jesz nic dzisiaj, naprawdę ci taki tatek niejadek. Tak już grandzi dzisiaj. Mam do mikserka, bo idziemy zrobić chleb. Chleb będzie pieczony jutro rano. Ja zaraz o tym przepisie wam opowiem. Ja już mówiłam o tym przepisie ostatnio. Ale to jest najlepszy chleb na świecie. Wszystkie składniki będą w informacji pod filmem. To jest chleb, w którym przygotowujemy ciasto. Całą noc siedzi w lodówce, rano pieczemy, nie wali drożdżami, jest rewelacyjny. Ja już o tym mówiłam, jeszcze raz przypominam. Wszystko odmierzacie sobie szklankami. Ja w dzisiejszym przepisie zrobię tak, że to, co wy widzicie w informacji pod filmem, ja podzielę sobie na pół, bo tak to ten bochen jest taki wielki i teraz chcemy po prostu mniejszy. Wszystko mierzycie sobie jedną szklanką. Bierzecie jedną szklankę i mierzycie to po prostu tą szklanką. Robimy to w ten sposób, że dajemy tu cukier razem z odrobinką wody, ciepłej wody, takiej dobrze ciepłej, nie gorącej, nie wrzącej, dobrze ciepłej wody, drożdże i chodzi tutaj o to, żeby te drożdże się bardzo dobrze rozpuściły w tej wodzie. Później sól, olej, mąka pszenna, ja mam 550 i żytnią mam 720 i wszystko odmierzacie szklankami. Chleb wyrabiam sobie w mikserku, jeżeli nie macie, no to jedziecie ręcznie, nie? I teraz tak, słuchajcie, często dostaję pytania o ten mikser. On był kiedyś kupiony w Kauflandzie, rodzice mi go kupili.
Ja nawet nie wiem, gdzie jest jego firma. Ja w nim wyrabiam tylko i wyłącznie ciasto drożdżowe. My ciast nie pieczemy. Ewentualnie jak tam Dawid, czasami widzieliście na święta, robił ciasto, no to używał mikserka. No i działa, sprawdza się w tym. Do ciast drożdżowych nadaje się idealnie. Gdzie ty masz spodnie? Matko święta godzino, co ta dziewczynka robi dzisiaj? Co ty wyczyniasz? Co? Wiecie, jak ona jest niegrzeczna dzisiaj? Nie to, że marudzi czy coś, tylko dzisiaj grandar sama włączonego, wiecie, chodzi i grandzi. Dobra, wyrabiamy. Ryszard, ty droniu, jakie to jest słodziutkie. Już nie mówiąc o tym, że to jest chyba namiętne, Ryszard. Ja cię kręcę, zobaczcie. Co za ponętność, Ryszard. Tak wygląda sytuacja. Ja przykryłam go folią spożywczą. No, przykrywacie czym chcecie. No dobra, no nieważne. Gdy ostatnio robiłam z tej porcji normalnej, z tej większej, to gdybym nie miała, wiecie, przykrytej miski, to powiem wam, że miałabym go po prostu wszędzie. Dosłownie wszędzie, bo mi tak wyrosło, że gdyby nie było tego, to by mi wypłynął. Także teraz wkładamy to ciasto do lodówki na najlepiej całą noc. Czyli tak od 10 do 12 godzin. Słuchajcie widzowie, jestem przy mojej witrynie. O, piłka. Te wszystkie sztuki, które tutaj zamówiłam w ostatnim czasie, to chyba już minął mniej więcej, no od niektórych miesiąc, bo niektóre ostatnio przyjechały, nie? I powiem wam, że jest tylko jeden, jedyny trup tej kapusty. Kto ogląda vlogi na bieżąco, ten wie, po prostu ona w transporcie musiała bardzo zmarznąć, coś ją tam, znaczy bardzo, bardzo, nie wiem, mogli jej kożuszek ubrać. W każdej paczce były te wkłady takie, jak to się nazywa, no takie ciepłe co jest, no ja nie wiem jak to się nazywa, ale było takie coś, ale po prostu no ona jakoś była bardzo delikatna i tego nie przeżyła, bo już na drugi dzień zaczęła strasznie szybko więdnąć i się pogniewała. I słuchajcie, ogólnie stan jest wręcz idealny, naprawdę, nikt nie umiera, oprócz tego, co mi mówiliście, że właśnie alokazje lubią być problematyczne. I ja mam tutaj taką piękną silver, w ogóle alokazji mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć gatunków, bardzo ładne rośliny, bardzo mi się podobają. Ta srebrna menda jako jedyna, zobaczcie, listki, widzicie? Tylko ten jeden srebrny się trzyma, mam nadzieję, że ona nie zdechnie. Co? W ogóle muszę ją przesadzić, bo już siedzi w domu ponad tydzień, więc można by było ją przesadzić. Kurczę, no żeby mi nie kipła, pisaliście mi właśnie o tym i też już później się zagłębiłam w temat, że alokazje potrafią być kapryśne i te liście właśnie potrafią im się jakoś, wiecie, tak psuć troszkę. A ta srebrna tak mi się podoba i mam nadzieję, że ona... No co ci jest? Coś ci nie w paski? Nie podoba się? To wypad. Jakby ktoś chciał sobie przygotować ten chleb, to jeszcze raz przypominam, co dalej należy z tym chlebem później zrobić. Siedzi on całą noc w tej lodówce, nie? Wyciągacie go, nastawiacie sobie piekarnik na 200 stopni, szykujecie żaroodporne naczynie z przykryciem, wstawiacie je już tam do tego piekarnika, włączając go, żeby ono się nagrzewało. Wyciągacie chleb z lodówki, musicie wyjąć go z tej michy, troszeczkę przegnieść, żeby on, no wiecie, no troszeczkę go trzeba przebujać ręką tam kilka razy, uformować sobie ładny taki chlebuszek, ułożyć go sobie na desce, czy na czym chcecie, przykryć go ściereczką i 30 minut ten chleb ma leżeć, a to naczynie 30 minut ma się nagrzewać. Bo my się tu całujemy, widzowie. Ona mi buziaczki daje, proszę. Pierwsze 30 minut pod przykryciem, drugie 30 minut bez przykrycia. Więc pa, pa. Pa, pa. Jeszcze raz. Pa, pa. A buziaczka? Super. No ale mamusi, teraz widzowie już jednego dostali, starczy. Co za dużo, to niezdrowe. Gili, gili. Gili, gili. Gili, gili, gili. Gili, 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 gili. Dobrze, jeżeli macie ochotę i życzenie, to zostawcie nam subskrypcję i kciuka do góry. I widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Papa. O. Papa. Papa. A pomachaj. Papa. Brawo. I piona. Super. Jak robi piesek? Brawo. Hau, hau. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.